Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj poznacie sposoby wymiany urządzeń w systemach PackDrive 3. Urządzenia wchodzące w skład systemu serwonapędowego PackDrive dzielą się na pasywne, czyli nieposiadające adresu SERCOS, takie jak serwosilniki, moduły przyłączeniowe Lexium CM czy moduły rozdzielające Lexium 62 i LMDB oraz takie, które posiadają adres SERCOS, czyli serwowzmacniacze, m.in. Lexium 52 i Lexium 62, moduły zasilające Lexium 62P oraz silniki zintegrowane z serwowzmacniaczem Lexium 62 i LM. Urządzenia z adresem SERCOS oraz silniki posiadają elektroniczną tabliczkę znamionową, z której kontroler automatycznie odczytuje ich główne dane, takie jak numer katalogowy czy numer seryjny. W środowisku EcoStruxure Machine Expert urządzenia fizyczne posiadające adres SERCOS są przypisywane do odpowiednich urządzeń zdefiniowanych w projekcie sterującym. Przypisywanie może odbywać się na dwa sposoby. Automatycznie lub ręcznie za pomocą usługi Fast Device Replacement. Metoda przypisywania zależy od trybu identyfikacji urządzenia zdefiniowanego w projekcie. Istnieje 5 trybów identyfikacji. Najczęściej wykorzystywane są tryby Topological Address i Device Serial Number. Topological Address jest trybem domyślnym i polega na rozpoznawaniu urządzeń poprzez ich adres topologiczny w sieci SERCOS. Przykładowo, to urządzenie ma adres topologiczny 1, osie A i B tego urządzenia kolejno adresy 2 i 3, a to urządzenie adres 4. W przypadku Device Serial Number urządzenie rozpoznawane jest na podstawie jego numeru seryjnego, które odczytywany jest przez kontroler z jego elektronicznej tabliczki znamionowej. Pozostałe tryby to Application Type, SERCOS Address i Motor Serial Number. Tryb Motor Serial Number nie jest obecnie wspierany. Tryby identyfikacji ustalone dla poszczególnych urządzeń skonfigurowanych w projekcie można odczytać z danych diagnostycznych systemu. O tym, jak pobrać dane diagnostyczne, dowiecie się z 6. odcinka serii PackDrive Tips. Po pobraniu danych otwieramy zakładkę SERCOS Topology i klikamy na interesujące nas urządzenie na schemacie. Wtedy po prawej stronie wyświetlą się informacje na temat urządzenia, w tym tryb identyfikacji, czyli Identification Mode. Jeśli dla danego urządzenia ustalono tryb identyfikacji Topological Address, przypisanie do niego urządzenia fizycznego odbywa się automatycznie. Wtedy jednak należy pamiętać, aby przy wymianie wielu urządzeń zachować właściwą kolejność połączeń w sieci SERCOS. W przypadku pozostałych trybów należy skorzystać z usługi Fast Device Replacement, która polega na ręcznym przypisaniu urządzeń, korzystając z wyświetlacza kontrolera. Przeprowadźmy teraz wymianę urządzeń. Nasz system składa się z kontrolera LMC300C, modułu zasilającego Lexium 62P oraz serwowzmacniacza podwójnego i pojedynczego Lexium 62 w topologii jak na schemacie. Zauważcie, że serwowzmacniacze podwójne traktowane są jako dwa osobne urządzenia A i B. Do urządzeń w systemie przypisane są następujące urządzenia skonfigurowane w projekcie. Ich tryb identyfikacji to Device Serial Number. W tym momencie numery seryjne wszystkich urządzeń fizycznych są zgodne z tymi skonfigurowanymi w projekcie. Wymieńmy moduł zasilający i pierwszy serwowzmacniacz. Pamiętajcie, że w czasie wymiany urządzeń zasilanie systemu musi być odłączone. Kiedy trybem identyfikacji jest Device Serial Number, przed instalacją urządzeń należy spisać ich numery seryjne. Po wykonaniu montażu i okablowania uruchamiamy system. Podczas fazy rozruchu SERCOS sterownik wykrywa, że urządzenia fizyczne przypisane do jego konfiguracji sprzętowej uległy zmianie. W związku z tym na wyświetlaczu kontrolera automatycznie pojawia się pytanie, czy chcemy aktywować usługę Fast Device Replacement. Klikamy Yes. Napis w lewym górnym rogu wyświetlacza informuje nas o trybie identyfikacji urządzenia skonfigurowanego w projekcie, do którego będziemy właśnie przypisywać urządzenie fizyczne. Dla trybu identyfikacji Device Serial Number jest to FDR SNRC,
Dla Application Type FDR ATYP, a dla Circos Address FDR SADR. Obok widzimy, ile urządzeń łącznie musimy przypisać i które z nich będziemy właśnie przypisywać. W tym przypadku 1 na 3 oznacza, że będziemy teraz przypisywać pierwsze z trzech urządzeń wymagających przypisania. Poniżej widnieje nazwa danego urządzenia skonfigurowanego w projekcie. Po prawej stronie w pierwszym wierszu wyświetla się adres topologiczny aktualnie wybranego urządzenia fizycznego, a w wierszu trzecim jego numer seryjny. W naszym przypadku mamy do wyboru tylko trzy numery seryjne urządzeń fizycznych. Według naszego schematu do urządzenia skonfigurowanego w projekcie o nazwie PSM Power Supply powinno zostać przypisane urządzenie fizyczne o numerze seryjnym 271-000-8218. Do urządzenia o nazwie DRV Rod Knife urządzenie o numerze seryjnym 271-00-66182A, a do urządzenia o nazwie DRV Product Fit urządzenie o numerze seryjnym 271-00-66182B. Dane na wyświetlaczu są zgodne ze schematem, więc potwierdzamy przypisanie urządzeń przyciskając Assign Device. Licznik u góry zwiększa się o 1. Kontynuujemy przypisywanie. Jeśli do danego urządzenia skonfigurowanego w projekcie chcemy przypisać urządzenie fizyczne o innym numerze seryjnym niż ten, który jest aktualnie wyświetlany, przechodzimy do kolejnego urządzenia fizycznego, klikając Next Physical i tak do momentu, aż znajdziemy właściwe. Po przypisaniu wszystkich urządzeń usługa Fast Device Replacement wyłącza się, a faza rozruchu Circos jest kontynuowana. Dodatkowo wersje firmware nowych urządzeń zostają automatycznie zaktualizowane do wersji firmware kontrolera. Zmiany dokonane za pomocą Fast Device Replacement zapisywane są na stałe, co oznacza, że po ponownym uruchomieniu kontrolera nadal będą obowiązywać. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak wykonać instalację elektryczną systemu serwonapędowego Lexium 62.